pochwalony Pan Jezus. Mam dzisiaj zaproszenie adresowane do księży łódzkiej archidiecezji. Gdzieś tak muszę powiedzieć, że od pół roku, kiedy dane mi byłoby uczestniczyć w takim dużym spotkaniu ewangelizacyjnym w Betlejem, gdzieś chodzi za mną takie pragnienie, aby zorganizować dla nas, dla duchownych w archidiecezji łódzkiej takie, mówiąc językiem dzisiejszego świata, warsztaty z przywództwa. Ja wiem, że to niekoniecznie się wszystkim to przywództwo dobrze kojarzy, to nie jest nasz język, ale dlatego te warsztaty ubraliśmy też w parę pojęć, które już pewnie nam są bliższe, choć są po łacinie, od potestas do ministerium. Jest możliwość przewodzenia innym albo taka, która za punkt wyjścia bierze władzę, albo to słowo ministerium, które jest wieloznaczne, ale dobrze wiemy, że tak naprawdę oznacza najpierw posługę. Nie? Nosimy w sobie kapłaństwo służebne, jednocześnie nosząc w sobie też munus regendi przyznane od Jezusa Chrystusa. Te warsztaty są, myślę, nam wszystkim potrzebne. Po pierwsze po to, żebyśmy umieli przeżywać właściwie posłuszeństwo, to znaczy w taki sposób, który z nas nie zdejmuje odpowiedzialności, który w nas nie wygasza aktywności, inicjatywy, odpowiedzialności. A po drugie też pozwoli nam rzeczywiście wejść w rolę tych, którzy przewodzą ludowi Bożemu w różnych obszarach, zwłaszcza tam, gdzie do tego wprost mamy kompetencje, ale też mam nadzieję, że nauczymy się właśnie, jak się dzieli swoją odpowiedzialnością z innymi, jak się innych uruchamia do zaangażowania, jak się im okazuje zaufanie i otwiera im przestrzeń do rzeczywistego działania w Kościele. Myślę, że tego bardzo potrzebujemy. Teraz też, jak myślę, domyślacie się, bracia dość dużo czytam o historii naszej diecezji, to widać, że właściwie od początku, kiedy ona powstawała, to ta diecezja jako swoją specyfikę miała to, że miała najmniej księży w przeliczeniu na liczbę wiernych. I tak jest do dzisiaj, tak było na początku, kiedy powstała w XIX wieku. Musimy, będąc tak stosunkowo nieliczni, uczyć się zarówno własnej inicjatywy, odpowiedzialności, działania, jak i właśnie uruchamiania innych do posługi, ale w taki sposób, który ich rzeczywiście angażuje, nie krępuje, a uzdalnia do pracy w jedności, we wspólnocie, w komunii. Mam nadzieję, że tego wszystkiego będziemy się mogli nauczyć. Poprosiłem o przygotowanie takich warsztatów dwoje pracowników naukowych z Uniwersytetu Łódzkiego. Na tym pierwszym pilotażowym spotkaniu, które ogłaszam na 7-8 sierpnia w Olszy, w Ognisku Miłości, też mam nadzieję brać w tym udział. Na tyle, na ile też ta moja obecność nie będzie dla Was krępująca. Mam nadzieję, że nie jest. Ale o tyle, o ile będę mógł, sam się w to też włączę. A potem, w zależności od tego, jak ten pierwszy pilotażowy warsztat się uda, z podobnym zaproszeniem będę się zwracał jakoś cyklicznie do pozostałych księży naszej archidiecezji. Bardzo serdecznie zapraszam. Sam mam ochotę nauczyć się z tego warsztatu dużo, przyjrzeć się sobie, skorygować niektóre swoje pewnie postawy, nauczyć się być lepiej ministrem, który niekoniecznie od razu wszystkim przed oczy pokazuje otrzymaną od Pana potestas. Od potestas do ministerium, model przywództwa w Kościele. Zapraszam Was, księża, spróbujmy. Myślę, że to podniesie też jakoś poziom naszej posługi. Szczęść Boże w wakacjach, ale jakbyście nie mieli co robić 7 i 8 sierpnia, to już się zapisujcie i czekam na Was w Olszy.